się znam dobrze z chłopakami. Ciężko by mi. Jebać obiektywizm. Tak, jebać to. Normalnie, Normalnie jedziemy. subiektywnie gadamy, bo to jest nasze zdanie, ty. A więc tak. Witam, moi drodzy, bardzo serdecznie. Jurkowski z tej strony. Podsumowanie marca. Moim gościem dzisiaj Borikson. Siemano. Siemaneczko, witam wszystkich. Jestem u Jurkowskiego. Dzisiaj będziemy podsumowywać marzec. Jestem bardzo zaszczycony, że kurde, pokopaliście się do takiego dinozaura jak ja. Chcecie jeszcze ze mną rozmawiać? To jest bardzo miłe. Proste. Ale mówisz, tak chcecie, jak ja bym był tutaj przedstawicielem młodego pokolenia, ty. Nie no, to ludzie, kurde, cię ogląda. Ja widzę, że ty jesteś taki, ale wiesz, w temacie, rozpoznawalnym typem bardzo, nie? Kiedy tam się zapytam, to wiedzą, kto to jest Jurkowski, więc tutaj wiesz. Sztos, szanuję. Masz dobry fame, kurde, chłopie. Pięknie, pięknie, pięknie. A widzę, że przygotowany jesteś. Tak, ja cały czas jestem gotów. Dobrze. Jest z nami oczywiście jeszcze z tyłu. PLN Beats, witam serdecznie. Rysiu, spryciula. Siema, ja nie słyszę za dużo, ale pozdrawiam. Ale jesteś duchem z nami tutaj. Jestem z wami duchem. To co, lecimy? Tak jest. W tym miesiącu dostaliśmy płytę od Zena, od Kobika, od Galerii Złotych Twarzy, od Alkopoligami, od Boriksona, od RDW, od Popkillera Młode Wilki 5, Sarius, Jotsen, PTP, Getz, Głowa, Subaru Gang, Vitamina, Popek, Sobota, Mateo, Włodi i List Otwarty, Bałagan. Sporo jest tych płyt, oczywiście no, nie sposób jest wszystkie sprawdzić. Powiedz Tomku coś o tych płytach, które nie wrzuciliśmy do top 3, a jednak gdzieś tam zwróciły twoją uwagę, czy chciałbyś gdzieś tam, wiesz, zatrzymać się przy nich? No na pewno chciałbym wyróżnić jakby tutaj płytę na przykład Molza Alkopoligami, chociaż przyznam się szczerze, że tylko sprawdzałem ją po singlach jakby, to mówię od razu szczerze. Ale ten lot Mesa jest jakby pozytywny. Podoba mi się Mes, od zawsze mi się Mes podobał. Kurde, powiem ci, kiedyś Mes zaprosił mnie w ogóle na swoją płytę, nie wiem na którą, ale na którąś z ostatnich płyt. I akurat trafił na taki mój, kurde, brak weny, kurde, wiesz? Szkoda. Niestety musiałem mu odmówić po prostu tego. I powiem ci, że trochę tego żałuję, kurde, że tego zrobiłem, bo potem słyszałem ten kawałek, jak on wyszedł. Nie powiem wam, który to jest kawałek, ale jest to kawałek, który jest dosyć popularny. Co ty? No i taka sytuacja po prostu jest, że czuję sentyment do tego człowieka i w ogóle do całej grupy, do Stasiaka, do Alkopoligami. Więc ta płyta i to, co robi Mes, mi się podoba i chciałem to wyróżnić. Fajne jest to z Alkopoligamią, sorry, ci wejdę w zdanie, że wiesz, że cały ten background tej płyty, nie? Że oni, wiesz, całą ekipą wyjechali sobie gdzieś tam do tej właśnie Molzy i tam sobie cały ten album zrobili. Fajna zajawkowa rzecz. Fajne pomysły. Bardzo oryginalne. Fajne. Tak. No i co jeszcze oprócz Alkopoligami? Co tutaj jeszcze mamy? O, wiem co. Głowa, stary. No powiedz. Dobrze, no mów o głowie, bo chciałeś tutaj Głowa. I tutaj mam też taką jakby samą sytuację, że jakby nie słucham płyt i kawałków jakby głowy, ale sobie tam śledzę, co ona robi. I widzę, że ona sobie, wiesz, robi fajną swoją fazę, jest bardzo fajną, uważam, dziewczyną. Super, kurde, i to wychodzi te ostatnie rzeczy jakieś, kurde, tam z Essexem, kompilacje jej. Podoba mi się ten klimat. Może ją ludzie niektórzy nie lubią, nie jest może jakaś tam topowa i nie wrzucamy jej do top 3 tego miesiąca, ale uważam, że jak na kobietę jest naprawdę okej, więc tą płytę też fajnie jakby wyróżnić. Okej. Aha, jeszcze jedną rzecz, której nie wrzucamy do top 3, to jest płyta Popek, Sobota, Mateo, Trzech Króli. Tak jest, jestem ciekaw twojej tutaj wypowiedzi. Znaczy, wiesz, ja tutaj, wiesz, moja odpowiedź, nie wiem, czy będzie jakaś tutaj, wiesz, obiektywna, bo ja się znam dobrze z chłopakami, ciężko by mi... Jebać obiektywizm. Tak? Jebać to? Normalnie. Normalnie subiektywnie. Jedziemy. Subiektywnie gadamy, bo to jest nasze zdanie, ty. A więc tak, uważam, że ta płyta jest fajna. Mateo, kurde, jak zwykle, wiesz, zrobił dobrą robotę. No Mateo to jest kocur, nie? On po prostu produkuje tą płytę, to jest producent. Bo jest dużo ludzi w Polsce, którzy nazywają się producentami, a nimi nie są. Są klasycznymi beatmakerami. Dla mnie producent w hip-hopie to jest wszystko. On produkuje ten utwór, produkuje tą płytę i robi tam wszystko. I Mateo jest idealnym Mateo przykładem. Jest idealnym przykładem mega producenta, który jest w stanie wyprodukować coś fajnego i nawet jeśli dostaje rapera, powiedzmy, nie wiem, który nie jest topowy, powiedzmy, nie jest mega on wyciągnie z niego esencję i tak dalej, on tak zrobi, pracując z nim, tak go pokieruje, że to będzie dwa razy lepsze niż ten raper był to zrobił sam.
nie? Zdecydowanie. No mi się tak wydaje, że Mateo tutaj z Popka wyciąga, wiesz, maksimum możliwości. Nawet można to po takich jakichś rzeczach sprawdzić, jak na przykład Gang Albanii był nagrywany, tylko że Gang Albanii był nagrywany, wiesz, no na raz i taki był jakby patent tego, żeby tego nie dopieszczać ani nic. Ale no ta druga płyta Gangu Albanii, no to już była tak, kurwa, jakby technicznie zjebana, że tego się nie da opowiedzieć, nie? W jakim sensie? W sensie produkcji. Aha, że w sensie niedopracowana, czy... Tak, tak, czyli po prostu tam było coś takiego, że beat był wysłany, kurwa, tam było zarapowane to i tam było nawet to niezmiksowane. Ten rap. Że w ogóle już no. Olane całkowicie, nie? No i dobrze. Aha, no to i było Popek, Sobota, Mateo. No i ogólnie powiem ci tak, kilka kawałków z tej płyty mi się bardzo podoba. Jest to mój klimat ogólnie. Ja lubię rap Soboty i lubię Popka. Ta płyta jest naprawdę w porządku, kurwa, jest okej, okay, ale może powinna wyjść na przykład za rok. Że Popka trochę za dużo było? Za dużo. Ja myślę, że właśnie Popek powinien zrobić coś takiego jak ja właśnie, że powinien zrobić swoją płytę solową, typowo Monster. Moim marzeniem jest to, żeby Pop teraz wydał płytę mocną. Rapową, kurwa, mocną płytę, nie z jednym producentem. Jaha, rozumiem, wiem, o co chodzi. No. Dobrze, sorry, tu już widzę, że będziemy się rozgadywać. Ty, bo jeszcze o Młode Wilki chciałem się ciebie zapytać. No. Bedo zrobił na mnie fajne wrażenie, ale teraz jest całkowicie odwrotnie. Teraz na przykład jakby bardzo szybko przeszło mi faza na Bedoesa. O. Aha, że to tak w moment przychodzi i w moment może odejść. To i wyszło. To mogę to porównać do jego pojawienia się na Olisie. Przyszedł na pierwszym miejscu i wyszedł. Szybciutko. Rozumiem, o co chodzi? Ale jeszcze jak to pięknie zaprezentowałeś tutaj ruchem. To mi się bardzo nie podoba. Nie podoba cię? Aha. No ale widzisz, on polaryzuje, nie? To jest na pewno na plus, że nie możesz przejść koło niego obojętnie. No nie, absolutnie. I to, co on na przykład on zrobił na tym wspólnym kawałku z Młodymi Wilkami, czyli na... Tak? To nie wiem, czy on to zrobił... On specjalnie to zrobił, miał bekę, że zrobił, bo uważam, że to, co nagrał, jest gównem do potęgi Entej. Czy mi się wydaje, że to jest wszystko na bekę. I teraz pytanie, jak traktować tę bekę on, właśnie, on przyszedł po prostu do tego, bo wiedział, że jest zajebisty, ma kurwa mega fame, przyszedł do Młodych Wilków, piernął sobie, powiedział, że ma pieprzyka nad chujem i ma wszystkich w dupie. I po prostu, takie ja mam wrażenie, i po prostu poszedł do domu, nie? I on sam o tym mówi, że zrobił to na wyjebce specjalnie, bo właśnie wszyscy jakby chcieli się pokazać, a on chciał być dalej inny. I teraz zależy, jak to rozkminiać, bo z jednej strony można patrzeć na to, że w sumie spoko, a z drugiej no jednak na wyjebce, nie? I teraz tak na dwoje babka wróżyła, nie? A co oprócz BDS-a, tak z Młodych Wilków? No ogólnie powiem ci, że uważam, i to nie mówię tego jakoś, kurde, no, że jedną z lepszych tam postaci jest oczywiście Reto, którym uważam... Tu się bardzo spodziewałem się tego. Bardzo fajną zwrotkę i powiem ci, ja tam nie jestem jakimś, kurde, wiesz, mega fanem Reto, jeśli chodzi o to, nie... Jest kilka utworów, które mi się, powiedzmy, podobają, ale to nie jest... Twoja bajka. Moja też bajka do końca. My się znamy, lubimy, kurde, kolegujemy, nagraliśmy nawet zajebisty kawałeczek, pozdrawiam Reto z tej strony. Jasne. I podoba mi się bardzo on na Młodych Wilkach. Kto tam jeszcze na tych Młodych Wilkach? Mi się bardzo kawałek Anatoma podoba. Pozdrawiam. Mi się, kurde, powiem ci, Anatom nie podoba dlatego, że jest od Tau, nie? A Tau jest dla mnie, kurwa, po prostu, powiem wam szczerze, no niestety, żeby tutaj nie obrazić go, ale jest, wykorzystuje, kurwa, po prostu ludzi, okłamuje ich moim zdaniem. I ten cały jego image jest mocno wykreowany, ten godline. Nie podoba mi się to, co robi. Uważam, że ten jego, kurwa, jakieś uzdrawianie na koncertach i inne takie rzeczy, fanaberie, no to jest jakieś, kurwa, straszne gówno. Tak, przyszedł chłop, kurwa, do niego na koncert chory i ozdrowiał. No dobra. Kurwa, to i dlatego nie lubię, nie jestem w takim klimacie, kurde, ja... Dla mnie też jest to zbyt przytłaczające takie, nie? On to jest takie, tak narzuca to tak mocno, nie? Warsztatowo jest bardzo dobry, ale no to właśnie ta boskość cała też mnie odrzuca, nie? Nie nadajemy na tych samych falach, o, może w ten sposób, nie? Okej, okay, jasne, że tak. Dobra, zaraz musimy przejść do top 3, stary, bo nie skończymy nigdy. Ja tylko jeszcze chciałbym z mojej strony wyróżnić strasznie płytę Witaminy Kawalerka, która w ogóle nie jest hip-hopowym albumem, ale na pewno wrzucę wam tutaj linka do odsłuchu, żebyście sprawdzili, bo to jest coś na pewno nietuzinkowego. Ale dobrze, przejdźmy do top 3, stary, bo my tu gadu, dobra. A tu jeszcze single i tak dalej. Top 3. Także co, zaczniemy od Woody'ego. Od Woody'ego. Tak jest, wszystkie drogi prowadzą do dymu. Legendarnie. Chuj legendarnie, wciąż krzywy uśmiech losu jest powszechnym chlebem dla mnie. Dla tysięcy osób grałem prawie pustych sal. Wiesz, w tym czasie wszystko z dymem, spółek znika nawet sprawnie.
jestem fanem Włodiego, tak mogę powiedzieć. Bardzo lubię jego rap, znam go osobiście. Nie mamy tam może jakichś super relacji, ale gdzieś tam się zawsze przecinamy, jest miło. Więc co mogę powiedzieć, no mi się podoba ta płyta, bardzo mi się podoba. Jest o tym, co lubię, czyli o jaraniu, to jest przede wszystkim fajne. Kupiony jesteś. Ona jest nowoczesna, ja widzę, że Włodek próbuje też trochę tak jakby, to flow troszkę takie, aha, nie? I to jest takie, to jest dla mnie takie troszeczkę dziwne u Włodka, że on chce, jak w kilku kawałkach jego, że to flow próbuje robić pod takie nowoczesne, jakby, że czy próbuje coś zmieniać w nim, a tak delikatnie powiedzmy, tak jest moje odczucie. Ale to jest delikatne właśnie, jest bardzo delikatne, ale dla mnie jednak to nie jest wiarygodne takie dla i nie pasujące moim zdaniem do Włodka. Włodnik pasuje mi taki, jaki był troszeczkę wcześniej, czyli po prostu stanowczy, normalny. Tak. Tak, tak, tak. Gdzie on nawinie ci, że wiesz, idzie do sklepu po bułkę, kupuje bułkę i chuj. I chuj. I to mi się podoba. Ale ogólnie cała płyta, klimat jest zajebisty, klipy są mega fajne. Ja kupuję Włodka w całości, to samo, nie? Mogę włączyć w tą płytę w samochodzie, sobie ją słuchać fajnie i super. Więc tutaj o Włodku to same superlatywy. Jasne, bo dużo ludzi się będzie, wiesz, czepiać właśnie, że znowu to samo, że monotematyczny i w ogóle, ale to, czego oni wymagają od Włodiego, stary, nie? To jest Włodi i tutaj ja dużo nie wymagam. Cieszę się, że nagrywam. O tym pomyślałem, wiesz, jak właśnie słuchałem jego płyty, nie? Że może troszeczkę tego, ale wiesz co? Spójrzmy na tą listę, którą mamy wszystkich tych płyt i singli. Wszyscy tak. Kurwa z tych ludzi są monotematyczni w jakimś stopniu. Stary, to kiedyś ktoś to powiedział, że z każdego rapera wyciągnąłbyś taką esencję, że on nagrywa przez całe życie 2-3 numery. No. Także mi tutaj Włodi, charyzma, historia, spójność tej płyty, nie? No bo to właśnie słuchasz od początku do końca i nie ma jakby słabszego elementu. Cieszę się, że Włodkowi w ogóle, wiesz, jakby tam to wszystko się jeszcze składa, że on sobie, wiesz, wydaje, ma fajny posłuch. Bardzo się z tego cieszę, bo uważam, że jest to wartościowy mega artysta, kurde, kurwa, to jest klasyk, no to jest mole, no to jest pionier, molestek, nie? No jakby pionier, tak. Kurwa, to jest po prostu, wiesz, szacunek na zawsze, niezależnie co zrobi. Dokładnie. I tym zakończymy o Włodku. Wielki szacunek i props. Co? Przelecimy sobie teraz z Warszawy do Krakowa i Kobik Sygnatura. Kamienice, aferzyści, lokalni mistrzowie statystyk. Amatorzy sportu walki, choć nie zawsze gramy do jednej bramki, to interesują nas zyski. Zanim ja usłyszałem go, Boże, słyszałem o Kobiku, że jakby Paluch nie odkrył go jakby dla mnie, znałem go wcześniej. Może jego twórczości, jakoś tam mega nie, ale teraz przesłuchałem tą płytę, którą mi wysłałeś i uważam, że ta płyta jest mega fajnie stylistyczna, jest dopracowana, jest mocna, jest kurwa, wszystko tam jest. Tak naprawdę z tej top 3 mi się wydaje, że dla mnie to Kobik jest na pierwszym miejscu. Sorry, bo Kobik jest taką nowoczesną ulicą, no, nie? Taką, no, wiesz, no, jest, to jest taka Francja. Powiem ci tak, słyszałem jakieś utwory właśnie jego, powiedzmy tam, sprzed roku, a teraz to, co usłyszałem, no to duży progres, jakby. Tak, zdecydowanie. Ciekaw jestem, co mu pomogło, czy rzeczywiście to dojście do Bor Records i tam jakby się troszeczkę... Myślę, że ciężka robota i Bor Records na pewno miał tutaj wpływ i jakiś tam wpływ Palucha też na pewno tutaj był duży, ale myślę, że on po prostu, wiesz, dostał szansę i ją wykorzystuje zajebiście i napierdala po prostu i jakby jest otwarty, wiesz, jest tak jakby, sam nie ukrywa, że jest bardziej tak przedstawicielem jakby ulicy, że to jest syn z ulicy i tak dalej, ale też nie boi się właśnie nowych rzeczy i to mu procentuje. Widać, że to robi naturalnie, nie? Że w sensie, że on to czuje zajebiście, że to nie jest nic wymuszone, że tu nie ma żadnej kreacji. I widać, że ludzie za tym idą, nie? I fajnie się to przyjmuje. Kobik bardzo Kobik, spoko. Jak na plus, mega, kurde, fajna płytka, bardzo, bardzo mi się podoba. Na pewno wrócę do tej płyty sobie jeszcze. Jasne. Dobrze, widzisz, fajnie, krótko i na temat, ty. Raz tam się udało. Przejdźmy do trzeciej płyty jeszcze tutaj z tego miesiąca i to będzie, o dziwo, płyta nie rapowa, można powiedzieć, nie? Bo rapu tutaj nie ma, raczej instrumentalne rzeczy, czyli płyta Gedza, Limitless 808. Ja tutaj też nie mogę być za bardzo obiektywny, bo z Gedzem tutaj się kumamy tutaj w Trójmieście. Rozumiem. Ja tak samo, kurde, powiem ci też, z Gedzem się znam i ostatnio troszkę jakby troszeczkę przycichły nasze relacje, bo ja robiłem Gang Albanii, Gedz był załamany chyba tym, znaczy nie rozmawialiśmy. Na pewno muzycznie nie, to tam... No on, ja wiem o tym, bo ja go znałem doskonale i nie rozmawialiśmy konkretnie o tym, no bo
no co możemy sobie powiedzieć, że doskonale wiemy, o co chodzi, nie? Proste, proste. Ale ja szanuję to, ja sprawdzam Gedza, sprawdziłem te rzeczy. Bardzo fajne rzeczy, bardzo mi się podoba to, co on robi. Wiem, że oni mają jeszcze duet z takim moim ziomeczkiem Forest. Z Forestem. Foreściki. Tak, nie? Tak. To jest oczywiście Wi-Fi Boys. Pozytywny, fajny człowiek, którego pozdrawiam z tej strony. Ja hipsterzy. Mogę powiedzieć od siebie, że mnie płyta Gedza rozpierdoliła na kawałki. No. Jako producent pięknie, pięknie. Od producenta idą propsy. Dla mnie naprawdę jako producent jest genialny. Jako raper jest super. Jako producent mnie rozjebał. Fajnie, bo on sobie idzie też tym swoim takim, kurde, znalazł sobie tą swoją, kurde, płaszczyznę, po której się tam porusza, ma swój styl. Fajne to jest, naprawdę. Tak, w ogóle to jest, mało mamy takich, chyba w ogóle nie mamy tak naprawdę na scenie, wiesz, rapera, który byłby na tym poziomie, że może wydać płytę, sprzedać ją w fajnym nakładzie i rapowo się bronić, a do tego właśnie jeszcze zrobić producencką, gdzie producenci, tak jak tutaj siedzisz, Rychu, powiedzieć, że to jest genialne, nie? I wiem też już dużo, słyszałem osób, które produkują, że naprawdę mówią, że Getz jest wyjątkowy, jeśli chodzi o produkcję, nie? I o czucie muzyki. Dlatego też tutaj się znalazł, nie? W tej topce, bo warto wyróżnić takie rzeczy i takie postacie. Więc uważam, że tutaj jest ten, znaczy chciałem powiedzieć, bo tu jeszcze jest moja płyta, Koktajl w tej. Kurwa, nic nie powiedzieliśmy o twojej płycie jeszcze. No właśnie, kurwa. A tu... Ile minęło czasu naszej rozmowy? Niesamowite! A jakbyśmy stary w ogóle ją pominęli, ludzie by nie wiedzieli, o co chodzi, wiesz? Że w ogóle nic. Zajebisty wymiar. Tak, zróbmy tak. Ale... Stary, że w ogóle jakby jej nie było. Dobrze, czekaj, to tak o. Także tutaj to mamy top 3. Dobrze, wróćmy jeszcze do twojego koktajlu i do konia trojańskiego, bo tutaj chcieliśmy, chwilkę o to ciebie chciałem zapytać. Właśnie chciałeś to wytłumaczyć, bo właśnie mówisz, że nie mówiłeś o tym. Jak to jest z tym koniem trojańskim? Czy to traktować jako dodatek tylko, czy jako płytę? Bo powiedziałeś mi, żebym nie wpisywał tego jako płytę. Jak to jest? Słuchaj, to powiem szczerze. Dobra, Rysiu. A więc wygląda to tak, kochani. Płyta Koń Trojański miała powstać na początku, co miesiąc miał być robiony jeden utwór, miało być zrobione. Pamiętam. 12 utworów, miało być to sklejone w całość, wpuszczone do internetu i cześć. Jak zacząłem robić Konia Trojańskiego, to był właśnie mocny atak wtedy gangu Albanii. I kurwa, jak miałem robić Konia Trojańskiego i płytę gangu, to zwariowałem, jak się to wszystko kurwa połączyło, nie? Dlatego mówię, kurwa, puszczę to, bo to nie ma sensu po prostu. I zrobiłem, dociągnąłem te kawałki tam, nie wiem, do czwartego chyba singla. I sobie to odpuściłem i zająłem się już tym gangiem i powiem ci, ten koń trojański się za mną ciągnął, kurwa, przez te 2 lata, powiedzmy. Był to dla mnie też taki eksperyment, już nigdy tak nie zrobię, że zapowiadam coś, czego nie ma. I to jest wielki błąd, kurde, i wiem, że dużo raperów pewnie na tym się już też przejechało. I sam sobie narzucasz presję, tak, później ją czujesz i na siłę. To jest beznadziejne. Generalnie też było tak, że może trochę się też... Przyjadły ci też moje bity, tak? Bo miałeś cały czas przecież moje bity. Tak, tak, pracowałem z Rychem cały czas. Tu... Dranka, no, tak. Byłem zatkany, że... dokładnie, bo pracowałem jakby tylko z Rychem producencko. Był taki okres. W pewnym momencie, nie wiem, to na Koktajlu do któregoś momentu nie było żadnego mojego kawałka. My dopiero zadzwoniłeś, mówisz, ty, wiesz co, bo ja już kończę tą płytę, a nie ma ani jednego twojego bitu, nie? Mówi, o, zostawmy konia, zrób mi 2 bity jakieś fajne na koktajl. Czyli ja siadłem i ja jednego dnia zrobiłem 2 bity na koktajl, to już mówiłem ci w rozmowie naszej prywatnej, że zrobiłem je w Święto Zmarłych, nie? Tak, w Święto Zmarłych zrobiłeś piękność i... Inspirację. Inspirację. No i wysłałem dokładnie. To do mnie też po paru dniach. Piękność to nagrałeś, nie wiem, czy tego samego od dnia, razu, albo dzień później, nie? No stary, piękność to jest kawałek, który w tamtym miesiącu był w top 3. Sam nie wiem, jak to się stało. Słucham? Sam nie wiem, jak do tego doszło. Do piękności, że ten na WR nagrałeś? No. I stary, to rozkminienie pierwszej zwrotki z drugą, stary, no, najlepszy numer na płycie dla mnie, nie? No. I jeden z lepszych singli w ogóle tego roku, moim zdaniem, jeśli chodzi tak o polski rap. No, fajne, bardzo fajne. Szanuję. I naprawdę, kurde, dobry odbiór, ludzie tutaj propsują. Nawet na dyszce sztosów jestem już trzeci tydzień. Na pierwszym miejscu, słuchajcie. Proszę. Kurde, dycha sztosów u Flintiego. Szanujemy, jasne. Czyli co, koń trojański się ciągnął i po prostu jest teraz, wyrzuciłeś go. Wyrzuciłem go z pamięci, nagrałem cały koktajl i mówię, kurde, wydajemy płytę koktajl, ale cały czas napływały do mnie wiadomości, kurwa, co z koniem. Mówię, kurde, Rysiek, musimy to zrobić po prostu. Dograliśmy 2 kawałki, zrobiliśmy jakieś remiksy, no i dorzuciliśmy go w formie jakby
takiego dodatku. Dlatego nie traktuję to jako płytego, ponieważ tam znajduje się 6 utworów. Tak naprawdę pełnowartościowych. Do tego są, wiesz, remiksy. A jako bonusik? To też dobra rzecz, nie? Jest to bonus w dodatku do płyty. Moi fani dostali go, wiesz, przy preorderze. Wytłoczyliśmy go 3000, 2200 sprzedaliśmy w preorderze. W momencie, kiedy on się zakończy, ten nakład 3000, zamykamy temat jakby konia trojańskiego. Elegancko. Dobrze, ty co, przechodzimy do singli? Tak jest, przechodzimy do singli. Przechodzimy do singli. Dobrze, zacznijmy od tych mniej znanych, nie takich jakby jeszcze mainstreamowych totalnie. Mamy tutaj Carvela, Bartokat 12, Vaevistik, Holak, Jacek K, Zero Folks, Duchu, Wszędzie Żuber, Yvis, Zeamsone, Łuszy, Jan Rapowanie, Zetu, Azja i Steve Nash, Turntable Orchestra z Biszem. Tu Bisz co prawda żaden mniej znany, ale sam ten utwór słabym echem się odbił jakby w środowisku, dlatego tutaj go wrzuciłem. No i powiedz, jak tak słuchałeś tych takich powiedzmy mniej znanych, na pewno dużo jest ksywek, których nie kojarzysz. Oprócz tego, co wrzucimy do top 3, czy coś tutaj zwróciło twoją uwagę? A więc tak, zwróciłem uwagę na Łuszy, Venus z Milo. SB Mafii nowy nabytek jakby. Czekaj, sobie przypomnę, bo kurde, no super, kurde, ten kawałek mi się bardzo podoba. Podoba mi się flow w tym kawałku, to mogę wyróżnić podoba. Ogólnie wiesz, ja tutaj wrzuciłem rzeczy, które gdzieś tam ja wybrałem wśród setek jakby, wiesz, kawałków podziemnych. Ja w ogóle widziałem, że tutaj niektóre rzeczy są, jak sobie tam oglądałem na YouTubie, to tam są jakieś podziękowania dla ciebie w niektórych rzeczach, coś tam. Tak, jakby, bo ja to gdzieś tam wynajduję, nie? Jakby też jakby młode twarze i... Coś tam staram się, nie? I później tych najciekawszych, których gdzieś tam przesłuchuję w ciągu miesiąca, staram się tutaj wrzucić, żeby po prostu będzie playlist to do odsłuchu i sobie parę osób to sprawdzi, no i później piszą gdzieś tam na Facebooku, że dzięki mnie tam kogoś poznali, także no, bardzo spoko, nie? To jest fajne, a może także... kiedyś to się rozwinie bardziej, że będziesz miał wytwórnię swoją? Stary, już mi proponują, żebym coś takiego zrobił, no. Ale ja gdzieś na razie, wiesz, spokojnie. Ale kiedyś zobaczymy, nie? Dobrze, także tutaj jeśli chodzi o tych podziemnych, że tak powiem, graczy, no to naprawdę warto to sprawdzić, bo tutaj przesiałem to dosyć mocno, także nie będziemy się tutaj już dalej zagłębiać. Przejdźmy sobie do tych bardziej znanych, bo tutaj już są ksywki, które wszyscy raczej kojarzą i na pewno ludzie będą ciekawi twojej gdzieś tam opinii na temat niektórych graczy. Dobra. Także mamy tutaj single, dostaliśmy od Kaliego i Pawbica, od Pei, Plan B, Wadstoja z Białasem, Mała Rufus, Głowa PMM, Hi-Fi, Quebo na Fide, Eripe, BRO, Kuban, Like I Kwan, Adi Nowak, Flint, Getz z Chodakiem, Wiatr i tak. No i mów, oprócz tego co daliśmy do top 3? Pierwszego mieliśmy na patelni ten Kali Pawbic i tu zaczęliśmy coś dyskutować na ten temat. No właśnie tak, no ja się ciebie pytałem właśnie jak to u ciebie. Że Kali to bardziej mi podchodzi w takim, kurde, wiesz, ulicznym rapie, wiesz, na przykład bardziej mi się podoba Crime Story, tak, teraz była ta książka z tą płytą. Tak. Podobało mi się to bardziej, takie ostre rzeczy od Kaliego. Single Kaliego, które są nowe z tej czakry, to dla mnie nie jest rap. Taki rap, to jest już dla mnie popora. Nie ma co tu się przypierdolić do tego, jeśli chodzi o produkcję i o wszystko. Trzeba po prostu na to mieć zajawkę. Ja nie mam. Ja mam to samo. Alright. Peja? Gadali o Peja. Peja jest jakby... dla mnie tak samo bardzo wielki szacunek, no bo Peja, no to co Peja, no to przecież wiadomo co Peja, no Peja jest królem rapu, tak? Proste. Więc co ja tu mógłbym powiedzieć, tylko dla mnie Peja jakby, no rapuje tak samo po prostu, kurwa, jest. Zatrzymał się troszeczkę, nie? Wypuszcza kawałek, czekaj, Dekalog Rycha, kurde, jak ja słyszę taki temat na kawałek Dekalog Boriksona, kurwa, i co, i opowiadam o moim nie podoba mi się to. Tylko dla Orłów i Peja jadący z Brachem, którego serdecznie pozdrawiam, lowriderem tak. I rapują, kurde, jakbyśmy się znaleźli w Stanach 20 lat temu. Ta muzyka jest, kurwa, West Coast, tak? To się tak jest, tak jest. Kurde. To też trzeba mieć zajawę jeszcze na to, nie? Bo ja też poszedłem już trochę do przodu. Ja osób chcę tego, ale ja, kurwa, no... Szanuję, kocham, uwielbiam, no ale no to nie jest w ogóle mój klimat. Mam to samo. Nie słucham takich rzeczy. No ale no jakby tutaj pozdrawiam serdecznie i dla Pej mega wielki szacunek. Dobra, ty, nie mówmy o wszystkich, bo stary, to będzie koniec świata. No wiem o co chodzi, co lecimy? Wybierz, powiedz tak, przejrzyj i kogo byś tutaj wyróżnił po prostu.
Plan B Hollywood, stopem tylko tak szybko. On taki jest taki piękny, zniewieściały. Wszyscy go lubią teraz, tak? Ma taki fejmik, nie? Jest teraz, no tak rośnie mu to i to raczej nikt go nie hejtuje za bardzo. Plana B, tak, warsztatowo bardzo. To młody typek jest, więc... Cuteńkie takie... Brakuje ci tam takiego pazura trochę? Fiksy i Meriksy. No ja tego chciałem 20 lat temu. Jakby, Nie, no nie jest to w moim klimacie, chociaż no jak widzę, że ma to dobry posłuch, jest to... Wiesz, no młodzi mogą się utożsamiać i młodzi się mogą jarać, nie? No oczywiście. Właśnie 20-latkowie, nie? To do czego mógłbym tu jeszcze, żeby cię po prostu, Mordko, nie zryć dobrze? Ten top 3 zostawiamy na koniec, tak? Zostawiamy na koniec sobie. Chciałbym powiedzieć jeszcze na przykład coś o Hi-Fi, powiemy coś o... Dawaj, no jasne, bo jest Hi-Fi bez Hadesa. No, co ty myślisz? Powiedz mi najpierw. Stary, no dla mnie bez Hadesa to tak już nie hi-fi, nie? Mimo, że hi-fi zaczęło się bez Hadesa jakby, no ale utożsamiam ich jakby, i też, ja też mówiłem to chyba w tamtym podsumowaniu, że no, zawsze bardziej, nie że szanowałem, ale no bardziej mi się podoba rap Hadesa, po prostu on jest taki bardziej brudny, jest taki kurwa charakterny. Mhm. Z Dioksem mam ten problem, że to jest takie troszeczkę nijakie. Aha, rozumiem. A ty jak masz? Produkcja Czarnego świetne, oczywiście. Jakby znam się też, kurde, tutaj prywatnie dość dobrze z Dioksem, więc tutaj go pozdrawiam serdecznie, ale jasne. Mi się nasunęło na myśl, jak sobie oglądałem właśnie teledysk, który został nakręcony w Stanach, tak? Yep. Mhm. Teraz tak, wiesz, powiem ci tak, tak sobie właśnie o tym myślałem, bo też wybieram się do Stanów w tym roku nakręcić tam różne rzeczy i też sobie chciałem nakręcić klip i to nie jeden w Stanach i pomyślałem, że jak mój klip miałby wyglądać tak, jak ostatnie klipy raperów, którzy jadą do Stanów i nagrywają te klipy w Stanach, to nie chcę tak, nie? Aha. Ten klip jest taki... To nie jest dla mnie prawdziwe. Jak już bym jechał do Stanów zrobić kawałek w Stanach, to tak bym zrobił, żeby to było spójne. Czyli, że widzą mnie tam w różnych sytuacjach, ale że to ma sens. A tutaj sobie rapują coś i są gdzieś tam i palą samochód, który tak naprawdę nie spalili, tylko chyba był dodany tam na zrobiony, że się pali na, wiesz, to był efekt. I to było w Stanach wszystko, więc to mi się nie spodobało i pomyślałem, że nie chciałbym mieć takiego klipu, jak pojadę do Stanów, chciałbym mieć coś lepszego. A ogólnie no to nie mam nic przeciwko. Chyba na Fidę featuring Lipę. Bardzo lubię Kłebę na Fidę, jest bardzo fajnym gościem. Pozdrowił mnie ostatnio nawet ze sceny gdzieś na koncercie, ale kurwa, powiem wam szczerze, że nie mam ani jednego utworu Kłebu na Fidę, który by mi się podobał. Mało tego, jeden jest taki, co wcześniej nagrał taką dyskotekę jakąś, na początek się to nazywało. Hype. No. Wtedy to było dobre, to szło byku, naprawdę dobrze. A tutaj te rzeczy jego, co teraz... O Jezu, mi się bardzo podoba Kłebo na tym, znaki zapytania. No dla mnie jest, Kłebo jest petardą taką. Ja tego nie czaję, ja po prostu nie czaję tego, kurwa, No ja ci tego nie wytłumaczę, stary, no jak nie czaisz, to nie czaisz, no zdarza się, nie? To jest mega wartościowe, ale nie mój klimat. Może tak to podsumujmy, bo nie chciałbym tego jakby, wiesz... Żeby tego ludzi jak się nie odebrał, nie? Tak, bo zaraz napiszę na Glamrapie, bo Rygo powiedział, że Kłebo na Fidę jest gównem. Na przykład. Nie, wiadomo. Wiesz, o co chodzi, nie? Ale to no tak nie jest. A chyba, żebyś powiedział, że jest dobrym gównem. Dobra, wiesz, jest dobrym gównem. Mogę powiedzieć, że na przykład ja lubię bardzo muzykę. Tak. Jaram się, ale na przykład ten kawałek mi nie siedzi, ale generalnie to współczuć mi się bardzo podoba. Tak jest, Bero! Tu chciałeś powiedzieć. Bero, bardzo młody, utalentowany, grzeczny chłopczyk. Poznałem go kiedyś, bardzo fajny, nawet ktoś mi mówił, że kiedyś chciał zostać moim zięciem. Tak? Powiem ci tak, jest fajny, spotkałem go, jest mega fajnym gościem. Oprócz tego uważam, że jest mega charyzmatyczny, rozwija się technicznie, mega. Może to jest takie trochę, wiesz, jakie mam wrażenie, że bro, że jest dobry technicznie, ale ma coś w sobie z takiego jakby miękkiego rapu, takiego kurwa Doniu, kurwa, tylko że w 2098 roku. Aha, on jest poprawny. O właśnie, że nie chodzi mi o rap, o coś, tylko o taką poprawność, o grzeczność, o taką... Tak, i są te... Ja to też bardzo doceniam, ja tego też nie mogę słuchać za bardzo, bo właśnie, bo dla mnie to są te jakby troszkę zbiór truizmów i takich, wiesz, rzeczy takich... tutaj, wiesz, tu kawałek dla mamy, tu kawałek, że się nie poddawaj, tutaj lekki bardziej taki, wiesz, żeby troszkę, żeby nie było zbyt delikatnie, to taki bardziej bęgerowaty bragadaccio. I tutaj ten Zlatan, ten
kawałek, ten single. Bardzo mi się podoba, kurde. Nawet go sobie wpisałem do mojej top trójki z tych singli. Więc tutaj, wiesz, jakby... Spoko. Ale on wie, jak to robić, nie? I tak jak mówiliśmy prywatnie, co się gadaliśmy jeszcze wcześniej, że on nikomu nie wadzi tak naprawdę, wiesz. Jest bardzo spoko, nie ma do czego się przepierdolić, nie? Zapraszam go do siebie, do wytwórni. Jak już sobie skończysz promować tą płytę swoją w Step Record, chodź do mnie, bracie, wydamy fajną płytę i będziemy przyjaciółmi. Ty! Poszło w eter. I coś jeszcze powiedz tutaj z tych? A, o Flincie coś chciałeś mówić, że poznałeś? Flint, tak, bardzo pozytywny człowiek. Przesłuchałem jego i właśnie byłem bardzo ciekawy, bo nigdy nie słuchałem Flinta. Skojarzyłem, że on jest freestyle'owcem. Czy dobry, czy zły, to nie wiem, bo się nie znam, ale wiem, że jest znany. I włączyłem, kurwa, ten jego Doughboys. I tak, poznałem go niedawno na tym wywiadzie. Okazał się fajnym gościem i tak dalej. Ale muszę tu powiedzieć z czystym sercem, że dawno nie słyszałem takiego gówna, jakie przedstawił w kawałku Doughboys. Jest tak, kurwa, żenujący ten kawałek i że nie wiem, co mam na ten temat powiedzieć. Co on tam rapuje, ja też, jak on tam ja wygląda, też... co to ma być, kurwa, co to za styl. Słabe to jest, o, tylko tyle ci powiem. Wiesz co, ja mam z Flintem podobnie, w sensie, że domyślam się, że jest spoko typkiem, bo oczywiście zerkałem na Hip Hop TV i bardzo fajnie to robi i widać, że po prostu jest dobra morda, ale muzycznie też jakby no w ogóle w którą stronę to idzie, też się od tego odbijam, nie? Aż mnie to, tak powiem ci, kurwa, zszokowało, bo myślałem, że tego i zastanawiam się, czy on to zrobił na bekę, czy to jest naprawdę zrobione. On raczej naprawdę. No to, kurwa, to jest naprawdę mega słabe. To muszę to powiedzieć. All right. Z czystym sercem. Okej, okay. Co tak jeszcze zerkam? Kuban jest, no ale Kubana no to ja propsuję od zawsze. Jak ty masz z Kubanem? Platera Kuban, bardzo dobrze. Kolega na Sofie na bicie. Tak, wiem, no to bardzo mi się podoba, spoko, kurde, nie mam żadnych, ten, widziałem. Mamy swoje za uszami też jeszcze numery, nie? Nie najlepszy kawałek. Ten mamy swoje za uszami, no turbo, bardzo fajnie. Spoko, tak, spoko, tak. Fajnie. Kurde, wiesz co, nie mogę tu za bardzo się wypowiadać na ten temat, bo szczerze mówiąc nie jestem jakoś zagłębiony w jego twórczość, nie super. Ja już Kubana propsowałem, wrzucałem często do topek, ale więc... Po tym jakby singlu, po tych nowych rzeczach, które wypuszcza i które miałem okazję sprawdzić, to mega sztosy, fajnie. Dobrze, przejdźmy do top 3. Top 3 miesiąca, niech rozpocznie też nowy nabytek właśnie tutaj z SB Mafii, czyli Jan Rapowanie. Gdybym słuchał waszych rad, to bym nie wyszedł z domu. Weź się do roboty, Janek, i się dorób. Ta czasy się zmieniają, jak nawijał jajo. Trochę w rapy zarobiłem, dziś nie zagramy za brawo. To mi się podoba, naprawdę. Ten... Bo to była pierwsza rzecz, jak się ciebie zapytałem, tak. Z tych rzeczy, których, z tych mniej znanych, powiedzmy jeszcze, ksywek, i pierwszego go wymieniłeś, nie? Wymieniłem jego, ponieważ najbardziej mi z tej całej playlisty, którą mi przysłałeś, jakby... podchodzi jego styl. To jest w moim temacie, mi się to podoba bardzo. Aha. Nie słyszałem jego innych rzeczy, bo się nie zagłębiałem aż tak, nie miałem czasu, żeby sobie tam posprawiać dalej się jego rzeczy, ale uważam, że to mi się bardzo podoba. On ma takie coś, ma w sobie ten taki, niby na wyjebaniu to nawija, taki jest bardzo naturalny przy tym, nie? Nie pytałem ciebie, jak jest. Jeszcze raz? A tobie jak podchodzi was? Nie no, jakby mi nie podchodziło, to bym tutaj, wiesz, nie chciał go do top trójki wrzucać. Bardzo jestem ciekaw, jak to się wszystko rozwinie, widzę, że do ludzi to mocno dociera i gdzieś tam kupują tę jego stylówę, także ja też doceniam i czekam, zobaczymy, jak to się rozwinie. Także Jan Rapowanie tańczy w pierwszym numerze. Kolejna rzecz w top 3 mogę teraz ja. Jasne, że zapowiedz. To ja bym chciał powiedzieć, że to jest Wad Stoja i Białas dla mnie. To Wad Stoja, baby. Tylu z tych lamusów miało już rzucić rap. Co? Rzucić rap? Wad Stoja z duchu, patrzek na bieć, rzucam rap. Co? Rzucam rap? Weź to tak nawinie, albo się zawiniak blank. Możesz to spalić, być dumny jak pawik, szczycić kolorami, ja i tak zostanie sam. Tym cię zszokowałem trochę, tak? Wiesz co, bo mi się ten numer średnio podoba. Kiedyś pojechaliśmy na koncert, Żabson właśnie mnie zapoznał z Wad Stoja, kiedy jeszcze Wad Stoja w ogóle nie był rozpoznawalny, był jakby w podziemiu, mocnym undergroundzie. I powiem szczerze, Wad Stoja w ogóle mi nie podszedł. W ogóle. Dla mnie jego barwa... Ale muzycznie? Wszystko. Jakby, ani barwa wokalu, ani styl nawijki, ani muzyka mi się w ogóle, to nie był mój klimat. Żabson mi cały czas mówił, kurwa, Wad Stoja jest królem, naprawdę to jest sztos, kurde, wiesz, on był mocno podpalony, wiesz. I ja tak się, wiesz, nie mogłem do niego przekonać, ale powiem ci, że
te ostatnie rzeczy i ten kawałek właśnie z Białasem i to, co teraz robi, kurde, jakoś do mnie przemówiło. Nie wiem, dlaczego tak się stało, ale uważam, że to... Fajnie, to, że się tak muzyka, że się zmienia, nie? No, że on się, kurde, uważam, trochę rozwinął, on już tak rapuje, kurde, on, te stylowy ich są już, kurwa, tak kosmiczne. No właśnie, dla mnie to jest już tak, nie wiem, ja, że... może też potrzebuję czasu, żeby się przekonać. Bum, w domu, że społamane, kurwa, tak, to wszystko, no ale jakby to trzyma się, kurwa, całości, nie? No, podoba mi się to, naprawdę. Białas tak samo teraz ostatnio, no to rozpierdala, no to nie, no Białas jest na fali strasznej, nie? Dużo gadać, nie? To jest mega tego, nawet zrobię kawałek z Białasem teraz i z Jepsonem na płytę. O, proszę. Więc, kurde, bardzo się cieszę. Super, fajnie. No, więc to... Także Wactoja, zobaczymy jak ta jego płyta teraz. Tak, i top 3, trzeci koleżka, tak, to jest? Tak jest, top 3 zapowiedz. I to jest freak, to jest centralny, kurwa, freak. Adi Nowak. Chcesz być celem niunia, będę jak Robin z Sherwood. Zabijaj strzały tempę, ja chcę baki pełen kołczan. Życie zmienia mi się w pranki, speed date. Coś niepostrzeżenie kręcę nosem, jak ktoś wkurwia. Wielokropek. Ja przesłuchując całą tą tracklistę, którą mi wysłałeś, on tak naprawdę najbardziej na mnie zrobił wrażenie. Może przez to, że po prostu jest świrem. Jest świrem, jest dobrze pierdolnięty, nie? Po prostu. Asfalt. Tak, Asfalt go przy... Asfalt, znaczy no jest, jeszcze tak naprawdę płyty nie wydał, to będzie pierwsza jego płyta, nie? Będzie debiut. Ogólnie nie chciałem go dawać do top trójki, ponieważ to nie jest mój klimat i uważam, że jest świrkiem dobrym, no i no, nie słucham takiej muzyki. No ale jest to coś, co się odróżnia na scenie teraz mega. Chciałem go tak wyróżnić po prostu delikatnie, no ale jak już wszedł do tej top trójki, no to nie wiem, może ty o nim coś więcej powiesz. Może nam... Stary, no ja Adiego Nowaka tak, ja Adiego Nowaka tamtą epkę wrzucałem do top 10 roku, jeśli chodzi o takie mniej znane rzeczy. Dla mnie Adi Nowak jest, wiesz, strasznie oryginalny i ta jego barwa wokalu, jego rozkminki o tym, jak on składa kawałki. Widać, że tutaj, wiesz, Asfalt miał rękę na pulsie. Tytus tutaj wiedział, że to będzie coś oryginalnego i szybko go sobie przygarnął, nie, do siebie, bo no, sam jestem ciekaw, jak to zostanie przyjęte, bo on jest na tyle freakiem właśnie, że część osób się odbija od razu, powiesz, po trzech nutkach. Tak. Mówią, o kurwa, i wyłączają to, nie? Jak się go dłużej posłucha, jak wiesz, jakbyś sprawdził starsze rzeczy i się do tej barwy wokalu się przyzwyczaisz, no to naprawdę Adi Nowak może... ci, którzy z nim zostaną, naprawdę zostaną z nim na długo, nie? Także ja bardzo Adiego Nowaka, tą oryginalność właśnie, bo widzisz, możesz słuchać dużo rzeczy, ale wchodzi taki Adi Nowak i od razu masz, o kurwa. No, widzisz, co się dzieje, kurwa, jest zmiana. Że jest szalony, no i takie rzeczy trzeba doceniać. Fajne. Jasne. Ty. Taka fajnie. Super, ty, żeśmy to zrobili. Już jointa nawet odpaliłem. Wiedziałem, że się zbliżamy do końca. Pięknie, stary, mamy. Podsumowanie miesiąca normalnie zrobione. Nie wiem, ile nam to czasu zajęło. Myślę, że nie mało, ale coś tam najwyżej powycinam. Zostawię tylko te najciekawsze smaczki, jak mówisz, co jest gównem. Dobra, nie ma sprawy. Niech tak będzie. Dobrze, także co? Dziękujemy wam bardzo za obejrzenie. Moim gościem był Borikson. Pozdrawiam serdecznie. Tutaj za mną siedzi PLN Beats też. Pomachaj. Tak jest, właśnie. Pomachaj. Pozdrawiamy wszystkich. Co złego, to nie my. Info do wszystkich portali. Nie wyciągajcie podtekstów, słówek i tak dalej. Tak będziemy machać? Cały rap kocham i lubię, szanuję. Chociaż nieraz go nienawidzę. Yeah. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Słuchajcie mojej płyty. Moja płyta jest płytą roku w tym roku. Nie będę ukrywał. Nie będziemy ukrywać. Prawie, że o niej zapomnieliśmy w tym podsumowaniu. Ty. No ale to dobrze. Wiesz, no. nie ma lizania się po jajkach. Dokładnie. To co, pozdrawiamy serdecznie, trzymajcie się ciepło, do zobaczenia wkrótce. Norka, hej. Yo.